Dzisiaj chciałbym mówić o tym, jak rośnie wiara. Często słyszymy, czytamy też w Biblii o wzroście wiary, żeby wiara wzrastała. A więc jest to coś, co powinno nam towarzyszyć. Wiara nasza powinna rosnąć, powinna się zmieniać, ale w kierunku takim coraz większym, silniejszym. Więc jest to coś bardzo istotnego. Oczywiście we wszystkich chyba kościołach, może mniej lub bardziej świadomie, próbuje się uczyć ludzi wiary, uczyć, żeby ta wiara rosła, ale z drugiej strony, kiedy czasem spotykamy chrześcijan z innych kościołów i wystarczy czasem kilka minut rozmowy i można być bardzo zdziwionym, jak słaba wiara jest u ludzi. I tu nie chodzi o wiedzę. Tu nie chodzi o znajomość Pisma Świętego na wyrywki, na pamięć. Tu nie chodzi o aktywność w Kościele. Wiara jest czymś, co jest niezbędne do tego, żeby sięgać w świat, którego nie widzimy, do Królestwa Bożego. Żeby się nauczyć funkcjonować w tym świecie, przygotować się przez to do życia w wieczności. Poza tym też wiara jest takim czymś takim, co pozwala nam dawać świadectwo, co pozwala innym ludziom, patrząc na nasze życie, dostrzec coś, czego nie ma w świecie. Bo światu wiara jest niepotrzebna, świat się tym nie zajmuje. Smutne jest też to, że dla chrześcijan wiara często ogranicza się tylko do tego, że wierzę w Boga i to jest wszystko. W zasadzie w Polsce, jeśli się kogokolwiek spytać, co to znaczy wiara, to powie, wierzyć w Boga, że jest. Niektórzy mówią, chodzić do kościoła, modlić się, praktykować jakieś takie czynności. A tak naprawdę to jest tylko najmniejsza chyba część wiary. Reszta to są nasze zmagania i to, co my wtedy robimy. Jeśli nauczeni jesteśmy wierzyć, jeśli nasza wiara jest zbudowana na fundamencie, to w doświadczeniach szybko stajemy na nogi. Nie dlatego, że my jesteśmy silni, tylko dlatego, że wiarą zwracamy się do Pana, sięgamy po obietnice, trzymamy się tych obietnic i to pozwala nam się podnieść, to pozwala dać świadectwo, to pozwala przetrwać doświadczenia, prześladowania. I właśnie ta wiara, która działa w naszym życiu, jest najważniejsza, która sprawia to, że nasze życie jest życiem człowieka zwycięskiego, który mimo to, że może być w więzieniu, może być prześladowany, to jednak będzie zwycięzcą. I wiara jest tak, ja bym powiedział, że porównałbym wiarę do takiej roślinki, którą Bóg zasadził w bardzo niekorzystnej, trującej glebie naszego serca. Bo ta nasza stara natura to jest właśnie takie miejsce, niezbyt nadające się do tego, żeby tam jakieś Boże dzieło rosło, ożyło i wzrastało i wydawało owoce. To jest tak, jakbyśmy zasadzili kwiat na jakiejś hałdzie toksycznej, gdzieś tam z jakiejś huty, odpady i tam wszystko jest trujące. Ale wiemy, że rosną roślinki nawet i w takich miejscach. Ale to miejsce, to nasze serce, ta stara nasza natura jest miejscem tak toksycznym, że tam się nie da, żeby cokolwiek od Boga tam urosło. A więc mamy tą wiarę zasianą do serca naszego, do nowego stworzenia, które jest w Chrystusie. I po to jest też narodzenie się na nowo i to tam jest ten obszar, gdzie zaczyna się przemiana. Jeśli ktoś uwierzy w Boga, jeśli ktoś zacznie czytać Pismo Święte, zacznie się modlić, chodzi do kościoła, ale nie narodził się na nowo, to będzie się kręcił w kółko. Dojdzie do jakiegoś poziomu moralności, wiedzy, zrozumienia, ale nie będzie tam przemiany, bo nie będzie tej nowej natury, która może się rozwijać. I ten kwiat, ta roślina, którą Bóg zasadził, będzie wzrastać w naszych sercach, ale tylko pod kilkoma warunkami. Przede wszystkim najważniejszym z nich jest to, żeby to, co ma dawać wzrost tej roślince wiary, było pochodzenia od Boga, tylko i wyłącznie od Boga. Nie da się zbudować wiary za pomocą rzeczy z tego świata,
Nie da się osiągnąć wzrostu wiary poprzez to, co na tym świecie czasami daje ludziom siłę, wzrost i tak dalej. Owszem, to jakieś pozory będzie miało, ale to nie będzie to, co Bóg chce w nas uczynić. A więc to, żeby wiara wzrastała, potrzebne są do tego Boże czynniki. I chciałbym kilka z nich tutaj omówić. To, co jest najważniejsze, to jest początek. I otwórzmy drugi list do Kolosan, drugi rozdział, 6-7 werset. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Tak jak początkiem życia w roślinie jest korzeń, który się pojawia, gdzie tego nie widać, gdzieś tam pod ziemią zaczyna wychodzić jakiś kiełek z nasionka i zaczyna szukać życia, źródła tego, żeby wzrastać, czyli wody. Potrzebujemy być wkorzenieni w Chrystusa. A więc to, w jaki sposób czerpiemy siły do naszego życia duchowego, ma pochodzić tylko od Chrystusa, od niczego więcej. Tylko On ma być tym źródłem. Oczywiście, że w Kościele są różne formy, które mają pomagać nam we wzrastaniu w wierze, które mają nas uczyć pewnych rzeczy, ale wiecie, to jest taki dość trudny temat, bo jest też dużo zagrożeń, dużo niebezpieczeństw. Oczywiście człowiek wierzący czy pasterze, którzy prowadzą społeczności, chcą dobrze. Często sięgają po jakieś pomoce, które też ktoś stworzył w dobrej wierze, i dlatego mówię, że to jest niebezpieczne, bo nie dlatego, że jest złe zawsze i w każdej sytuacji, ale niebezpieczeństwo polega na tym, że można zacząć czerpać za dużo z tych rzeczy, które są pomocą, za dużą miarę przykładać do i nadzieję pokładać w tych sprawach, które są z zewnątrz, które nie pochodzą od Boga, chociaż są nam przydatne i pomocne. Tak jak krzesło jest nam przydatne, światło, to wszystko jest dla nas przydatne. Ale nie możemy w tych wszystkich rzeczach materialnych, które stworzył człowiek, które są dziełem człowieka, pokładać nadziei. To Chrystus ma być źródłem naszego zasilenia, naszego wzrostu. A więc początek to jest to wkorzenienie. Ktoś spyta, co to znaczy, jak to zrobić. Powiem szczerze, nie jestem w stanie dać instrukcji. Jeśli ktokolwiek wam powie, że on ma instrukcję, to odejdźcie i nie słuchajcie, bo on nic nie wie i nie rozumie. Mogę dać kilka rad, mogę dać kilka wskazówek, ale to nie jest instrukcja. Każdy z nas indywidualnie sam ten korzeń musi jakby ukierunkować do Chrystusa. I słuchajcie, jak się pomoże, zaczyna się pomagać roślinie. Na przykład widzimy, że ja pamiętam ze szkoły, każdy chyba to przechodził, fasolka na jakimś bandażu, tak lekko zanurzona w wodzie, w słoiczku, to na biologii wszystkie dzieci to robiły. I ona zaczyna pęcznieć, potem pęka, wysuwa się taki kiełek i on tam do tej wody się kieruje, potem wychodzi drugi i do światła, do słońca. Były dzieci, które jak zobaczyły, że to tak długo trwa, no to tam wzięły jakiś nożyk i rozcięły i próbowały pomóc tej roślince. No nie, to przynosiło taki efekt, że tak naprawdę się zepsuło cały ten proces wzrastania. A więc nie da się pomóc. Każdy sam w swoim tempie, we właściwym czasie musi pewnych rzeczy się nauczyć, do pewnych rzeczy dojść. I tu, tak jak też są różne nasiona, są takie, które już na drugi dzień wyrastają. Są takie, które ileś tam tygodni, czy nawet miesięcy, albo i lat potrafią leżeć w ziemi i czekać na swój czas. Tak i w naszym życiu też jest, że jedni szybciej, drudzy wolniej, jedni w ten sposób, drudzy inaczej.
Nie da się nikogo zmusić czy wycisnąć z niego tej wiary szybciej, niż on w stanie jest to uczynić. I dlatego często my w Kościele, patrząc na kogoś, tak ręce nam opadają i tak myślimy, o, on już powinien to, a ona to już powinna tamto, a no, może i tak, może i nie. Nie wiemy, nie wiemy. Naszą troską i naszą możliwością, jak możemy pomóc bratu i siostrze wzrastać? No jest taka możliwość. Niekoniecznie chodzić za nim i cały czas mu tam napominać go, że to, że to, że to. Modlić się. Modlitwa. Modlitwa. To jest najważniejsza rzecz, jaką my możemy dać komuś drugiemu. Modlitwa za niego. Żeby Pan go prowadził, chronił. Oczywiście też i rozmowy, i różne sposoby próby wsparcia tej wiary, ale nie na siłę, nie z pretensjami, nie z takim jakby, wiecie, no, że no ty już powinieneś, a jeszcze nie umiesz. A więc ten korzeń w Chrystusie umocowany, to jest to, co jest najważniejsze. Tak jak tu czytamy, wkorzenieni weń, zbudowani na nim, utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. To jest początek wzrostu. A więc jeśli nowonarodzone dziecko Boże skupia się na Chrystusie, jeśli społeczność, w której jest, w której Bóg dał takiemu dziecku możliwość wzrastania, rozumie właściwie ten proces i jak to się ma odbywać, to ta społeczność będzie wspierać taką osobę. Niestety często jest tak, że społeczności, kiedy na przykład, no nie wiem, nawraca się człowiek, który ma dużą wiedzę historyczną, biologiczną, albo w ogóle jest jakiś taki no, wykształcony i tak dalej. O, to już by się go chciało widzieć za kazalnicą, żeby nauczał, bo on umie to wszystko jakoś przekazać, bo ma swobodę wypowiedzi, bo ma doświadczenie, bo może gdzieś tam prowadził nawet jakieś kursy i szkolenia albo wykładał na uniwersytecie. I często takich ludzi wypycha się, bo po ludzku wydaje się, że mają możliwości, że to jest, o, to jest ten człowiek, którego my potrzebujemy. I można zepsuć ten proces wzrastania w wierze, bo to jest człowiek, który jeszcze korzenia nie zapuścił, a już chce się od niego widzieć owoce, chce się dostrzegać przydatność w Kościele i służbę. A więc to wkorzenienie to jest początek. Poza tym, wiecie, jak roślinka wypuszcza korzeń, to my tego nawet nie widzimy. Nawet nie wiemy, co tam się dzieje, ale tam się dzieje coś, co jest najważniejsze i kluczowe do dalszego wzrastania. Jeśli nie będzie korzenia, to nie będzie wzrostu. I tak samo Pan Jezus kilka takich przypowieści nam przekazał, gdzie porównywał pewne procesy duchowe do świata przyrody. Mówił o ziarnie wsianym w różną glebę, mówił o owczarni i tak dalej. Wiele takich porównań Pan Jezus uczynił, właśnie żeby nam pokazać, jak to wygląda. I dalej, kiedy czytamy, następnym takim czynnikiem, który jest potrzebny do tego, żeby roślinka rosła, jest woda. Otworzymy Ewangelię Jana. Czwarty rozdział Ewangelii Jana. I tu jest znana nam wszystkim historia spotkania Pana Jezusa z Samarytanką przy studni. Pan Jezus w czwartym rozdziale Ewangelii Jana od werset 13-15 powiedział jej takie słowa. Odpowiedział Jezus mówiąc, każdy kto pije tę wodę, czyli z tej studni, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, aby czerpać wodę. Pan Jezus mówił o czymś innym niż taka woda, jaką my potrzebujemy każdego dnia. Ona tego nie rozumiała, ale ja myślę, że tak jak dalej czytamy, nawróciła się, uwierzyła w Pana Jezusa, dopiero potem zaczęła rozumieć, co Pan Jezus miał na myśli, mówiąc o tej wodzie. Co to jest? I to jest ta woda, którą trudno określić, ale to jest woda, która daje życie. A więc człowiek, który
napije się tej wody, już nigdy nie będzie pragnął. A więc już nie będzie zagubiony, nie będzie pytał, jaki jest sens życia, nie będzie szukał drogi jakiejś i wartości w swoim życiu i tego, jakichś wskazówek, które mają mu powiedzieć, jak żyć, bo on wie. On już wie, on już jest nasycony. On już nie pragnie wielu rzeczy, za którymi świat goni. To jeszcze może jakiś czas w nas gdzieś tam być. Tak jak tutaj na początku ona nie rozumiała, co to znaczy ta woda, którą Pan Jezus daje. Ale potem zrozumiała. I też kolejna rzecz, o której nikt nie jest w stanie dokładnie wyjaśnić i tak dalej. Pan Jezus używa pewnych porównań, pewnych odniesień. Posługuje się naszymi słowami, opisując ten świat, porównując do pewnych rzeczy i procesów w Królestwie Bożym za pomocą właśnie takich nam zrozumiałych symboli. Ale dopiero kiedy my doświadczymy tego wszystkiego, to zaczynamy rozumieć, o co Panu Jezusowi chodzi. I kiedy doświadczymy tego wkorzenienia, kiedy już wiemy, że oparte nasze życie jest na fundamencie, jakim jest Pan Jezus, to wtedy zaczynamy rozumieć, co to znaczy być wkorzenionym. Tak samo, kiedy doświadczymy takiego nasycenia od Pana Jezusa, kiedy ta woda duchowa spłynie na nasze życie, kiedy jej się napijemy, to wtedy zaczynamy rozumieć, a to o to Panu Jezusowi chodziło. A więc tu też kolejna rzecz, o której nie mogę powiedzieć w taki sposób, że jakąś instrukcję podać. Ktoś powie, to ta woda to jest czytanie Biblii. Albo inny ktoś powie, to jest ta woda, to jest modlitwa. To jest społeczność z Panem Jezusem. I tak, i nie. Bo nie można wyodrębniać tego, bo to jest cały zakres pewnych czynności w naszym życiu, działań, ustawienia naszego serca na tą duchową rzeczywistość, żeby właśnie ta woda zaczynała powodować wzrost naszej wiary. A więc kolejna rzecz, którą widzimy, że jesteśmy w niej zależni od Pana Jezusa. I nikt inny nie jest nam w stanie dać tej wody, tylko On. A więc wszystkie kościoły, które próbują, wiecie, co jest smutne, co jest celem wielu kościołów, żeby nas było dużo. To jest naprawdę tragiczne. Oczywiście nie widzę w tym nic złego, że jest więcej chrześcijan, że ich przybywa, ale jeśli celem kościoła, społeczności jest takie działanie, taka aktywność i takie programy, które mają na celu, żeby pozyskać więcej ludzi, żeby nas było więcej. Oczywiście mówi się to do Królestwa Bożego, dla Chrystusa. Amen, jak najbardziej. Ale często jest to celem samym w sobie i jest więcej nastawienia na tą aktywność właśnie ewangelizacyjną niż na to, żeby ci ludzie, którzy są w tych kościołach, uczyli się wierzyć, uczyli się wiary takiej, która pozwoli im żyć w tym świecie, dając świadectwo. Ja widzę to w ten sposób, że są pewne rzeczy, które trzeba jednocześnie robić. Bo trzeba i dawać świadectwo, i troszczyć się o wiarę. Nie można skupić się tylko na wierze i pominąć świadectwa. Nie można skupić się na świadectwie i pominąć wiarę. To wszystko razem gdzieś we właściwym czasie, we właściwej kolejności Duch Święty w nas wypracowuje. U jednych mniej, u drugich bardziej. Różnie to wygląda. Ale kościoły, które skupiają się na rzeczach takich dalszych, pomijając wiarę, tak naprawdę są wypełnione chrześcijanami, którzy nie radzą sobie w życiu, którzy upadają pod byle ciężarem, którzy nie są przemienieni w swoich sercach. Ta cielesność dalej przez lata w nich rządzi. Ta stara natura nie umiera. Zajęci są aktywnością, zajęci są działaniami, ale kiedy się z nimi porozmawia, to się okazuje, że tam wiara jest, że tak powiem, na poziomie szczątkowym, takim ledwo. Nie wiedzą, co robić, kiedy przychodzą doświadczenia, nie wiedzą, co robić, kiedy jest cierpienie, kiedy spotyka ich coś, czego nie potrafią zrozumieć. Nie nauczyli się ufać Panu i wierzyć. A więc kolejna rzecz, woda. Potrzebna jest do tego ta woda od Pana Jezusa, do tego, żeby wiara wzrastała. Następna potrzeba,
czy konieczność wręcz do tego, żeby nasza wiara rosła, tak jak i roślinka potrzebuje światła, my też potrzebujemy światła Chrystusowego. I jeśli otworzymy początek Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 9, Ewangelia Jana, pierwszy rozdział, pierwsze 9 wersetów. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie powstało, a bez Niego nic nie powstało, co powstało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Kolejna niezbędna rzecz w naszym życiu, aby nasza wiara wzrastała. Światło pochodzące z właściwego źródła, tak jak gleba powinna być właściwa, woda powinna być z właściwego źródła, tak i światło powinno pochodzić z właściwego źródła. I tu dość zastanawiające jest to, co jest ostatni werset. Światłość, która oświeca każdego człowieka. No przecież nie każdy jest nawrócony, nie każdy uwierzył. Ale tu czytamy, że ta światłość oświeca każdego człowieka. Co to znaczy? Ja myślę, że tu chodzi o to, że światłość Chrystusa dlatego oświeca każdego człowieka, bo każdy człowiek ma pewien taki podstawowy zasób wiedzy na ten temat, co to jest dobro, co to jest zło, co jest dobre, a co jest złe. Każdy ma sumienie. I to jest właśnie ta światłość, która oświeca wszystkich ludzi. Nie ma na świecie człowieka, który by nie rozumiał, co to jest dobro, a co to jest zło. Każdy to wie. To jest ta podstawowa rzecz. Słowo Boże, które ludzie słyszeli, mnóstwo ludzi słyszało gdzieś Ewangelię, czy to w takim kościele, czy w innym, czy na jakimś na ulicy plakacie, gdziekolwiek. Wielu ludzi, może większość w zasadzie ludzi na tym świecie zetknęła się z Bożym Słowem. Tu czytaliśmy o Słowie, które zeszło na świat w postaci Pana Jezusa. To jest też ta światłość, która oświeca ludzi, która mówi im o pewnych prawdach, czy je przyjmują, czy nie. To już jest inna sprawa, ale to światło jest. Ono wpływa na nasze życie. A jeśli chodzi o Kościół, jeśli chodzi o chrześcijan, światło jest potrzebne tej roślince, żeby rosła, żeby, czytaliśmy tu o życiu właśnie, żeby to życie się rozwijało. Nasza wiara poprzez światło Bożego Słowa też się rozwija. Kiedy czytamy Boże Słowo, oświeca ono nasze życie, zaczynamy rozumieć coraz więcej. Pewne sprawy, które kiedyś, nawet kiedy już byliśmy wierzący, ale jeszcze funkcjonujemy gdzieś w pracy, pośród ludzi tego świata, coś, co nas kiedyś nie raziło, teraz już nas razi. Co kiedyś dla nas było normalne, teraz już nie jest normalne. Co kiedyś było obojętne, teraz już nie jest obojętne. Dlaczego? Bo światłość, która przyszła do naszego życia, rozjaśnia nam pewne spojrzenie. To tak jak ze światłem, które zaświecimy w ciemnym pokoju, widać szczegóły, widać to, co jest brudne, widać to, co jest czyste, widać to, co jest krzywe, to, co jest proste. Światło pokazuje nam w naszym życiu wiele rzeczy i też dookoła. A więc to jest kolejna rzecz. Światło Chrystusa, które oświetla nasze serce poprzez Słowo swoje i pozwala nam coraz lepiej rozumieć, co jest właściwe, co jest niewłaściwe, co jest dobre, a co złe. I to daje wzrost. To daje wzrost wiary. Nasza wiara przez to rośnie. Poznajemy Boże obietnice, czytając Boże Słowo. Uczymy się tego, jak Bóg działa, jaki Bóg jest, co się Bogu podoba, co się Bogu nie podoba. Tego wszystkiego się uczymy. Uczymy się o Bożej miłości, o Bożej łasce. To jest to światło, które daje wzrost wiary. Kolejnym elementem, który jest potrzebny roślince, żeby rosła, jest wiatr. Wydaje się to dziwne. Ja pamiętam, jak kiedyś pastor Andrzej tak podzielił się taką obserwacją, że
Widział gdzieś las, który rósł przy drodze, potem były pola, ale ktoś coś tam postanowił zbudować, robić, nie wiem, czy drogę zmienić, czy poszerzyć. Wycięto kilka rzędów, kilkadziesiąt metrów lasu od przodu tam, od strony pola. Słuchajcie, ten las stał tam dziesiątki lat, ale kiedy wycięto te pierwsze drzewa i przyszły wiatry, takie jak zawsze były, to te drzewa dalsze się zaczęły łamać. Dlaczego? Bo te drzewa, które stały z przodu, przyjmowały na siebie siłę tego wiatru i przez to też się wzmacniały. Być może wiele z nich, jak były mniejsze, złamało się pod tym wpływem wiatru, ale ten wiatr umocnił tamte pozostałe i chronił je, te dalej. Kiedy zabrakło tych pierwszych, te reszta z tyłu były słabsze. I tutaj ja nie chcę na siłę dobierać wersetów, żeby tylko pasowało i tak dalej. Jedyne takie miejsce, które mi się nasuwa, jest Ewangelia Jana, 3 rozdział i 8 werset. Ewangelia Jana 3:8. Może 7 też. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musisz się na nowo narodzić. Wiatr wieje, dokąd chce i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto narodził się z Ducha Świętego. Wiele lat myślałem, że ten wiatr to jest Duch Święty. Ale tu jest napisane, nie wiem jak to czytałem, że ten wiatr to jest właśnie Duch Święty. Nawet kazania na ten temat słyszałem. Nie wiem, czy sam nawet tak nie mówiłem. Ale tu jest napisane, że ten wiatr to jest człowiek, który narodził się z Ducha Świętego. Że to w jego życiu dzieją się rzeczy niespodziewane, trudne, że raz tak, raz w tą stronę, bo Duch Święty tak prowadzi tego człowieka. I tutaj jest mowa o narodzeniu się na nowo. Człowiek narodzony się na nowo jest podobny, jego życie jest podobne do wiatru, gdzie podejmuje czasem dziwne decyzje. Nawet ktoś z rodziny może, co tobie do głowy strzeliła, dlaczego tak? Ja nie mówię tu o jakimś dziwacznym chrześcijaństwie, bo i takich jest wielu, którzy mówią, Duch Święty mi powiedział, a potem robią jakieś głupie rzeczy albo zachowują się dziwnie, bo mówią, że Duch Święty ich prowadzi. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że nasze postępowanie, kiedy rodzimy się na nowo, jest niezrozumiałe dla wielu ludzi z zewnątrz, ale ono nas umacnia. To, że Duch Święty nas prowadzi w taki sposób jakby wiatr, że raz w tą stronę, raz w tą, raz tak, różnymi drogami, to jest po to, żebyśmy się umacniali, żeby nasza wiara rosła, żebyśmy poznawali różne obszary działania Bożego, żebyśmy doświadczali Boga w różnych sytuacjach i w różnych miejscach. Świat nie nadąży za nami, nie nadąży za naszym myśleniem, nie zrozumie tego prowadzenia Bożego. Często pewnie spotykaliśmy się, kiedy opowiadamy ludziom jakieś świadectwa z naszego życia, to się tak dziwnie patrzą i nie potrafią zrozumieć, o czym my mówimy. Dlaczego tak? Ale po co? Ale Duch Święty tak prowadził. A już najbardziej dziwne jest, kiedy się opowiada ludziom o doświadczeniach, jakie one były pozytywne, jakie dobre rzeczy wniosły w nasze życie, jaką wielką wartość miały lata na przykład cierpienia, łez, to tak patrzą i w ogóle mówią, no to ci tam w tym kościele to już mają w głowie coś nie tak, jak mówią, że to jest dobre. Oczywiście wtedy, gdy to przeżywaliśmy, to jakbyśmy się z nimi spotkali, to byśmy powiedzieli, że to jest złe. Ale prowadzenie Ducha Świętego jest właśnie takie, niezrozumiałe dla wielu, niezrozumiałe nawet czasami dla braci i sióstr. Duch Święty wieje tak, jak chce, czyli prowadzi nasze życie tak, jak chce, uczy nas tego, czego chce, bo On wie lepiej, czego my potrzebujemy. On wie lepiej, jakie sytuacje w naszym życiu nas nauczą wiary. I jest ostatnia rzecz, która jest potrzebna do tego, żeby roślinka rosła. To jest temperatura. I tu może jest to najbardziej kontrowersyjne, bo to ciepło, które tu w świecie jest, to jest takie miłe i przyjemne. To jest słoneczko, to jest ciepło, to jest 20 parę stopni, nawet 30. Jak się robi ciepło, to widzimy, jak ta przyroda nagle zaczyna rosnąć.
W zimie tego nie ma, bo jest zimno. Jeśli ktoś oczekuje, że w Królestwie Bożym tak samo jest miło i przyjemnie, jeśli chodzi o to ciepło, to się myli. W Królestwie Bożym temperatura, która daje wzrost wiary, jest o wiele wyższa. I to już nie jest ciepło, to jest ogień. To jest ogień. Otwórzmy pierwszy list Piotra. Czwarty rozdział. 12-14 werset. Najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was pali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. Ogień, który służy naszemu doświadczeniu. Ogień doświadczeń. List do Koryntian, trzeci rozdział. Pierwszy list do Koryntian, trzeci rozdział. 13 werset. Pierwszy do Koryntian, 3:13. To wyjdzie na jaw w dziele Jego, czyli Bożego Dziecka. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Tu mamy ogień doświadczeń w naszym życiu, a tu mamy ogień dnia sądnego. I zobaczcie, jeśli coś przeszło te próby ognia tutaj, za życia, to przejdzie też próbę ognia tam, tego dnia sądu. Jak to będzie wyglądać, nie wiem. To jest pewna metafora, to jest pewna przenośnia. Kluczowe tu jest słowo ogień. Coś, co jest nieprzyjemne, co jest dla nas niszczące, co tak naprawdę nie chcielibyśmy tego doświadczać. I tak jak wszystkie te rzeczy, które wcześniej były, czyli to wkorzenienie, woda, światło, wiatr, potrafią być w miarę łagodne, budujące, takie miłe, to ogień jest tutaj czymś, co naprawdę jest najtrudniejsze dla tej roślinki wiary. Zdarza się, że ludzie, którzy przechodzą przez taki ogień doświadczeń, tracą wiarę, ich wiara upada. I tak jak dalej czytaliśmy w Koryntian, przychodzi dzień sądny, okazuje się, że jednak nie budowali z właściwych materiałów. Ogień jest nam niezbędny. I tak jak wszystkie te pozostałe rzeczy są łagodniejsze, ten ogień jest, tak jak tu czytamy, pali, ten ogień pali. Doświadczenia kształtują najbardziej wiarę. I wszystko to, co wcześniej się pojawiło w naszym życiu, wszystkie te elementy wcześniejsze dopiero nabierają mocy i znaczenia w ogniu doświadczeń. Jeśli ktoś nie chce być doświadczany, nikt nie chce, to nie dziwmy się, że nasza wiara będzie słaba. Każdy, kto przeszedł doświadczenia, kto przeszedł prześladowania, cierpienie, jeśli przetrwał to wszystko, mając wcześniej to wkorzenienie w Chrystusa, mając światło chrystusowe, mając tą wodę żywą od Pana, mając wiatr, gdzie Duch Święty prowadził i to światło, które uczy, które oświetla nasze życie, to kiedy przychodzi ogień, to zaczyna to wydawać owoce. I ja też, kiedy przechodziłem doświadczenia, kiedy ten ogień palił, kiedy się cierpiało i płakało i wołało do Pana, że ja już nie wytrzymam, Panie, jak długo można? Powiedziałeś, obiecałeś, że nie przyjdzie doświadczenie większe niż potrafimy znieść. A teraz co? No tak mi się wydawało wtedy, że ono jest ponad moje siły. A jednak nie było ponad siły. Ale pamiętam to wszystko i wiem i dziękuję Bogu, naprawdę dziękuję Bogu. Ja to nieraz to powtarzałem. Mówię to na zachętę dla tych, którzy przechodzą doświadczenia. Będziecie jeszcze dziękować Bogu i cieszyć się z tego. I powiem wam, że te wszystkie łzy, te wszystkie trudne chwile, ten ogień, który wtedy palił, ja teraz naprawdę nie wyobrażam sobie, gdzie ja bym był, gdyby nie te doświadczenia. Jaka byłaby moja wiara, gdybym tego wcześniej nie przecierpiał, gdybym nie przeżył tego ognia? Co by się działo w moim życiu teraz, gdyby nie było tego, co było kiedyś?
Co bym mógł wam powiedzieć? Jak mógłbym uczyć wiary, stojąc w takim miejscu jak tutaj, kiedy sam nie miałbym tej wiary doświadczonej przez ogień? Ja jeszcze wiem, że wiele przeżyję, bo jeszcze wiele musi umrzeć we mnie. Ale ogień jest tym czynnikiem najbardziej niszczącym. I wiecie, jak przychodzą pożary w Australii, wszyscy słyszymy o czymś takim, to te pożary niszczą. Jest katastrofa. Ale wiecie, przyroda sobie radzi. To życie się odradza, to życie od nowa wychodzi, jest nowe. Jeśli człowiek zbudował dom w lesie, no to wszedł na obszar działania przyrody i nie może mieć pretensji do tej przyrody, że ona go zniszczyła mu ten dom. Wiedział, że tam są pożary. Więc zobaczcie, człowiek wchodzi w pewne obszary, a potem zdziwiony, nie? Ale ten ogień tam też robi dobrą robotę, bo są na przykład, czytałem, są pewne drzewa w Australii, których nasiona otwierają się tylko przy wysokiej temperaturze. One nie wzrosną, można je trzymać w wodzie, można je podlewać, może być słońce, ciepło. Nie, nic się nie zdarzy. Dopiero kiedy przyjdzie pożar, dopiero wtedy ta skorupka tego nasionka pęka i się wtedy zaczyna coś dziać. Pożar przejdzie, a to zaczyna rosnąć. Ja myślę, że podobnie jest w naszym życiu. Jeśli przyjdzie ogień, to dopiero wtedy to, co tam się nagromadziło w środku, dopiero wtedy może wyjść na zewnątrz, dopiero wtedy się może ujawnić, dopiero wtedy wyda owoc, dopiero zacznie się wzrost, kiedy ogień nas pali. I tu jak czytamy, błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch chwały, Duch Boży spoczywa na was. Ja myślę, że jeśli ktokolwiek z was spotka się z taką sytuacją, że ktoś będzie się z was śmiał, że jesteście wierzący, na chwilę zrobi nam się przykro. Trochę to będzie bolało. Ale pomyślcie sobie o tym wersecie. Przypomnijcie sobie, aha, zaraz, zaraz. Przecież ja w tej chwili jestem błogosławiony. Czemu ja się smucę? Jestem błogosławiony. Duch Boży spoczywa na mnie, bo Bóg tak obiecał. To jest obietnica. Jeśli nas będą spotwarzać, znieważać z powodu naszej wiary, to przypomnijmy sobie ten werset. Jesteśmy błogosławieni. Ogień jest tym, co już, że tak powiem, testuje wszystko. To wszystko, co było wcześniej zbudowane, co było wcześniej układane przez Boga często w naszym życiu. I z czego my budowaliśmy? Na początku mówiłem o tym, że wielu chrześcijan właśnie buduje niewłaściwy sposób, z niewłaściwych materiałów. Jest wiele ze świata branych wzorców, do kościoła adaptowanych, co do nauki, co do sposobów aktywizowania ludzi, co do sposobów spędzania czasu przez chrześcijan, jak mają żyć, jak się ze sobą spotykać. Wiele rzeczy ze świata do kościoła się wprowadza. To nie są te materiały, które tutaj są przydatne do wzrostu wiary. Człowieka można zachęcić do tego, że jego aktywność wzrośnie. Można powiedzieć jakieś kazanie, gdzie wszyscy będą tacy pobudzeni. Ja brałem udział w takich, słyszałem takie kazania, gdzie byliśmy nakręceni, wszyscy się zrywali na koniec. Tak, będę tak robił, będę tak żył, będę to robił, będę taki. No i co? Przyszło się do domu i koniec. Nie działa. Bo to nie jest tak. Tam nie było ognia Ducha Świętego, chociaż wszyscy myśleli, że jest. Ludzie myślą, wierzący, nawet pamiętam, kiedyś śpiewałem przez lata taką pieśń: stąp, ogniu, stąp. Wszyscy myśleli, że jak ogień Ducha Świętego stąpi, to będzie taka moc, będzie, ach, cuda się będą działy. No nie, ogień nie jest taki. Ogień wypala, ogień zabija to, co niewłaściwe, to, co nie pochodzi od Boga, ogień niszczy. I przestałem śpiewać tą pieśń, bo się przeraziłem, że jak ja modlę się, proszę Boga w tej pieśni, żeby Jego ogień stąpił, to ja się aż boję, co będzie, jak Bóg wysłucha. Bóg wysłuchał, owszem, ale ci, którzy myśleli, że ogień Boży to tylko są cuda i wrażenie na innych zrobimy, jak świat zobaczy, jakie tu cuda się dzieją,
to wtedy dopiero będzie coś niesamowitego. Tacy ludzie, kiedy przechodzą doświadczenia, uciekają od nich, są kompletnie niegotowi. Te doświadczenia rozwalają ich życie, dlatego że źle rozumieją Boże Słowo. Mają swoje oczekiwania, bo ktoś im powiedział, że to tak będzie wyglądać. A to tak nie wygląda. Ogień jest tym, co niszczy. Ale co niszczy? Nie Boże dzieło. Nie Bożą roślinkę wiary. On ją umacnia. On powoduje to, że ona się oczyszcza. Że zostaje to, co najważniejsze. Otwórzmy ostatni werset. Tymoteusz. Pierwszy list do Tymoteusza. I pierwszy rozdział, 4 werset. Może od 3. Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem cię, żebyś pozostał w Efezie i żebyś pewnym ludziom przykazał, aby nie nauczali inaczej jak my. I nie zajmowali się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które przeważnie wywołują spory, a nie służą dziełu zbawienia Bożego, które jest z wiary. Zobaczcie, już wtedy w Kościele był problem z rzeczami niepotrzebnymi, z zajmowaniem się rzeczami, które niby są duchowe, może nawet z Biblii, ale nie ten cel, nie ten sposób, bo nie dają wzrostu wiary. A więc jakieś historie, nie wiem, co to były te baśnie. Być może jakieś pisma, apokryfy, które już wtedy też krążyły. Nie było jeszcze Pisma Świętego, tego kanonu, który my mamy. Wiele różnych ksiąg uznawano za opisujące Boże działanie. Ja gdzieś kiedyś tam parę razy miałem możliwość przeczytać te niektóre fragmenty z tych apokryficznych pism. No to faktycznie to są baśnie. A człowiek ze świata powie, a czym to się różni od księgi tam, nie wiem, Samuela. Tam też są jakieś, nie wiadomo, dziwne rzeczy, czy tam Ezechiela, czy innych. No ale Bóg postanowił, że te są. Duch Święty nam pokazuje ich wartość. A tamte zniknęły i są tylko tam jakąś historią. A więc Paweł tu pisze do Tymoteusza, zatrzymaj to. Nie pozwól na to, żeby Kościół żył jakimiś, nie wiadomo jakimi dziwnymi wydarzeniami, baśniami, albo zajmował się dochodzeniem rodowodów, kto od kogo pochodzi. Nie wiem, o jakie rodowody tu chodzi. Rodowód Pana Jezusa jest w Ewangeliach przedstawiony, więc chyba nie o to. Ja myślę, że Żydzi szczególnie, bo wtedy pielęgnowano, nie było zapisów, tylko ustnie przekazywano, a ja pochodzę od Mojżesza i jestem gość. A ja tam od Józuego na przykład, nie? A mój pradziadek to był Eliasz. To ja jestem lepszy. Może takie rodowody szukali swojej wartości w tym, kto był ich pradziadkiem jakimś tam, z jakiego rodu pochodzą. Być może, nie wiem. Ale tu jest to co dalej jest najważniejsze, to, co najważniejsze. Te rzeczy nie służą dziełu zbawienia Bożego, bo to dzieło zbawienia Bożego jest z wiary. A więc zobaczcie, że wiara jest nam potrzebna do zbawienia. Nie tylko uwierzyć, bo myślą wszyscy, że uwierzyć to jest potrzebne do zbawienia. Tak, to jest początek. To jest ta roślinka, dopiero zaczyna rosnąć. Ale całe nasze życie dalej buduje naszą wiarę i tutaj nasze zbawienie coraz bardziej się przybliża i jeśli się nie nauczymy wierzyć, nie wejdziemy tam. Jeśli nie pozwolimy wierze wzrastać we właściwy sposób, i za pomocą właściwych środków, które pochodzą od Boga, nie wejdziemy tam. To wiara jest tym, nie wiem jak powiedzieć, mostem, przez który przechodzimy nad wzburzoną wodą. To wiara nas przenosi nad tym wszystkim, co w tym świecie diabeł przygotował dla nas, żeby nas zrzucić do tej wody. To przez wiarę przechodzimy nad tymi burzami, nad wszystkimi doświadczeniami. Wiara w co? Nie tylko to, w to, że Bóg jest, bo diabeł też tak wierzy. Wiara w to, jaki Bóg jest. To jest kluczowe. Uczmy się tego, jaki jest Bóg, jaki jest Pan Jezus. Uczmy się też, jaki Bóg nie jest. Bo wielu wchodzi w chrześcijańskie życie, w zasadzie chyba wszyscy z nas, z fałszywym wyobrażeniem Boga, z fałszywą wiedzą na temat Boga,
bo gdzieś tam ludzie, którzy Boga nie znają, opowiadali nam różne bajki i coś tam w głowie się utrwaliło. A więc to też są rzeczy, które trzeba wyrzucić ze swojego myślenia, żeby nie myśleć o Bogu niewłaściwie. To jest uczenie się tego wszystkiego i przez wiarę właśnie dowiadujemy się o tym, jaki jest Bóg. To nam pomaga wzrastać, to nam pomaga żyć, to nam pomaga przechodzić przez różne doświadczenia. Wiara nam pomaga dawać świadectwo, ale przede wszystkim zachować swoje zbawienie do czasu, kiedy Pan przyjdzie. I niech wiara nasza rośnie, niech opiera się na tych właśnie elementach, o których mówiłem, a będziemy bezpieczni i zwyciężymy w imieniu Pana Jezusa. Amen.